Nie żyje inicjator przystanku Jezus. Nie żyje ksiądz. Artur Godnarski, inicjator przystanku Jezus. Ksiądz. Artur Godnarski, współtwórca przystanku Jezus, funkcjonującego w ramach Poland Rock Festival, zmarł w poniedziałek w wieku 52 lat. Przyczyną śmierci duchownego był COVID-19. Ksiądz. Artur Godnarski zmarł w poniedziałek w wieku 52 lat. O jego śmierci poinformowano na facebookowym profilu Przystanek Jezus. We wcześniejszych postach zawarto informacje o krytycznym stanie zdrowia duchownego oraz prośby o modlitwę w jego intencji. Dziękując wszystkim, którzy w tych dniach wspierali ksiądz Artura modlitwą, spieszymy, by przekazać wiadomość, że Pan zdecydował wziąć go do siebie. Patrząc na jego życie i to, co każdy z nas mu zawdzięcza, oraz wierząc w zmartwychwstanie, nie rozpaczajmy, pamiętając, że kiedyś spotkamy się na innym przystanku, twarzą w twarz z tym, do którego ksiądz Artur nas prowadził i którego uczył nas kochać i naśladować, napisano. Ksiądz Artur Godnarski był zakażony koronawirusem i chorował na COVID-19. Jak podaje onet.pl, kilka miesięcy wcześniej przeszedł przeszczep nerek, co miało w znacznym stopniu osłabić odporność jego organizmu. Ksiądz Artur Godnarski nie żyje. Organizator przystanku Jezus zmarł na COVID-19, jak przypomina z kolei portal o2.pl, ksiądz Godnarski należał do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Był też członkiem wspólnoty świętego Tymoteusza, która organizowała przystanek Jezus, ewangelizacyjną i rekolekcyjną inicjatywę, której głównym adresatem była młodzież uczestnicząca w przystanku Łódź-Tock obecnie funkcjonującym pod nazwą Poland Rock. Od 2011 roku piastował również stanowisko sekretarza zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji.